Chcę dzisiaj mówić o Księdze Rodzaju. Możecie się zapytać, patrząc na wiele innych tematów, które są dzisiaj poruszane, dlaczego Księga Rodzaju? Słuchajcie, nawet jeżeli wielu rzeczy dzisiaj nie poruszę, to czuję, że moją misją jest powiedzieć Wam, jak fundamentalna jest Księga Rodzaju. I jak przyjęcie Księgi Rodzaju i wiara w to, co tam jest napisane. Jest fundamentalne dla Twojej i mojej wiary. Biblia nie jest pojedynczą książką. Biblia jest, zresztą tak jak znaczy to greckie słowo, biblioteką. Biblioteką, która składa się z 66 ksiąg. Jedna księga rozpoczyna tą bibliotekę, inna ją kończy. Tą księgą, która rozpoczyna tą bibliotekę, jest księga rodzaju, a tą księgą, która kończy tą bibliotekę, jest księga objawienia Jana. I wyobraźcie sobie, że są to dwie najbardziej atakowane księgi Biblii. Dlatego, że Księga Rodzaju definiuje wszystkie pojęcia, rozpoczyna wszystkie wątki, które otrzymują wypełnienie i zakończenie w Księdze Objawienia. I wątki te kończą się w Księdze Objawienia. Księga, którą nazywają Biblią, jest również księgą. Mówiąc trochę prościej, książką historyczną. Nie wiem, czy zauważyliście, że obecnie książki historyczne są bardzo w cenie, w księgarniach jest ich wiele. Ale słuchajcie, Biblia jest całkowicie wyjątkową księgą historyczną, dlatego że zaczyna się wcześniej niż każda inna książka historyczna i kończy się później niż każda inna książka historyczna. Powiedziałem Wam już, że są to dwie najbardziej atakowane księgi Biblii. W jaki sposób są atakowane? Zasadniczo na dwa sposoby. Albo mówi się, że są to księgi, którym nie można po prostu materialnie wierzyć. To znaczy nie wiadomo, czy zostały dobrze przepisane, czy faktycznie treść ich jest taka, jak w założeniu autorów, którzy je pisali, że być może zawierają jakieś kontradykcje, niezrozumienia, czyli czy w ogóle można brać je poważnie. Z tym w ogóle trudno dyskutować, ale jest drugie podejście, w jaki atakuje się te dwie księgi, które prze, wydaje się, że przez wielu ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, jest znacznie bardziej akceptowane. Kiedy mówi się, że zarówno księga rodzaju, jak i księga objawienia są całkowicie symboliczne to są alegorie. To znaczy, tego nie można traktować literalnie, w tym sensie, że nie są to żadne fakty. To znaczy, że nie było prawdziwego Adama. Jest wielu Adamów, każdy z nas jest Adamem. Historia Adama jest tym, co każdy z nas przeżywa. W objawieniu to nie są jakieś fakty, które się wydarzą. To się albo już wydarzyło, albo cały czas się wydarza w życiu duchowym. Czyli y, przypominacie sobie już dwa sposoby, w jaki, y, w jaki atakowana jest zarówno pierwsza, jak i ostatnia księga Biblii? Chciałbym teraz wypowiedzieć pewne, pewne ostrzeżenie, które być może będzie brzmiało nieco groźnie, ale chcę je zrobić, żeby przyświecało Wam, kiedy będziecie słuchali dalszej części tego seminarium. Otóż, jeżeli ulegasz jednemu albo drugiemu atakowi, który wymieniłem, to znaczy twierdzisz, że być może w ogóle nie jest to autentyczna y, zawartość jednej czy drugiej księgi. Albo uważasz, że to są alegorie, że to są księgi, które są całkowicie symboliczne, to chcecie ostrzec, że jeżeli twierdzisz, że naśladujesz Jezusa, Twoja wiara jest w wielkim niebezpieczeństwie, jeżeli czytasz Biblię, to na pewno przy takim podejściu zaczniesz spotykać się z tym, że nie będziesz w stanie rozumieć tego, co w innych księgach mówi Biblia. Aż ostatecznie twoja wiara, wiara może całkowicie rozbić się o jakiś fakt, który czytasz w innej księdze Biblii. Chciałbym w tej chwili przedstawić plan na dzisiaj i na jutro, bo jak wspomniałem, mamy dwa spotkania. Kochani, księga rodzaju dzieli się zasadniczo na dwie główne części, i pierwsza z nich to rozdziały 1 do 11, gdzie mowa jest o relacji Boga z całą ludzkością, z całym światem. I rozdziały od 12 do 50, gdzie mowa jest o relacji Boga z Izraelem. Właściwie można powiedzieć dużo prościej, z jedną rodziną. Tak najlepiej studiować w pewnym sensie e, Księgę Rodzaju. Natomiast pozwoliłem sobie na nieco inny podział, dlatego że przyświeca mi mm, trochę co innego, to znaczy, żeby położyć akcenty na inne elementy Księgi Rodzaju po to, żebyście mogli z niej wynieść rzeczy, które są bardziej potrzebne do obrony swojej wiary i obrony Waszego światopoglądu w dzisiejszym świecie. Otóż dzisiaj chciałbym się zająć, zająć opisem stworzenia i opisem upadku, a jutro różnymi początkami, czyli początkiem religii, początkiem rządów ludzkich, początkiem wszystkich narodów, jakie żyją na ziemi, i przede wszystkim początkiem Bożego rozwiązania problemu, jaki sami sprowadziliśmy na tą Ziemię, a mianowicie Izraela. Zacznijmy zatem od opisu stworzenia. Myślę, że kiedy podchodzimy do opisu stworzenia, narzucają się pytania, którymi można odpowiedzieć na to, o czym jest opis stworzenia. I te pytania są następujące. Kto, co, po co, jak i kiedy? Powtórzę te pytania. Kto, co, po co, jak i kiedy? Zacznijmy od, od pytania kto, ale tak naprawdę ono łączy się całkowicie z pytaniem co. Dlatego, że już w pierwszym wersecie Biblii i ten zacytuję: Słowo mówi: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jako ramę wszystkiego, i wiemy potem z następnych wersetów, że wymieniane są wszystkie rzeczy, wszystkie przejawy życia, które znamy. Czyli można powiedzieć, że możemy jednym tchem odpowiedzieć na pytanie, kto i co. Bóg stworzył wszystko, co nas otacza stworzył wszechświat. Powiedziałem, że będę starał się Wam dostarczyć pewne argumenty do obrony Waszej wiary i ewentualnie rozmów z ludźmi, którzy będą robili różne zarzuty bądź będą stawiali Was w trudnej sytuacji. I chcę Wam powiedzieć, że generalnie historia stworzenia opis stworzenia pokazany w Biblii napotyka opór dwóch mitów dotyczących stworzenia które idą przez całą historię, chociaż są różnie reprezentowane w historii i w tak zwanej geografii, czyli gdzie występują. Pierwszy mit zawiera stworzenie przez bogów, czasami jednego, czasami większej grupy bogów, i generalnie nigdy nie jest stworzeniem z niczego. Zawsze wszechświat jest stworzony z, z jakiejś części tego boga, na przykład z pokonanych bogów, z z jakiejś innej rzeczy, którą ten Bóg używa do stworzenia wszechświata. I najczęściej również za tym idzie takie podejście, że ten świat materialny nie do końca dobrze gra ze światem duchowym, ze światem idei, albo jest pułapką dla duszy. Albo jest czymś, co jest na przykład brudne w stosunku do czystości idei, myśli i duszy, że jest czymś, co trzeba poprawiać. I taka mitologia to mitologia starożytna, ale również mitologia, czy podejście do, do powstania tego wszystkiego, co nas otacza, w religiach wschodu i w filozofiach wschodu. Drugim takim mitem, taką mitologią y, związaną z powstaniem wszystkiego, co widzimy, jest mitologia stricte materialistyczna. I z tą mamy dzisiaj najwięcej do czynienia. Otóż tu jest zupełnie odwrotnie. Y, materia jest wszystkim, co występuje. Materia jest y, albo zawsze była, y, albo y, powstała poprzez absolutnie przypadkowe działania nie wiadomo kogo i jest czymś, co nie ma żadnego celu, jest serią przypadków i jest po prostu czymś, z czym się spotykamy, ale nie wiemy, jak powstało i nie wiemy do czego, do, dokąd zmierza. Czy zapamiętaliście te dwie mitologie, z który, to główne nurty, z którymi się możecie spotkać? Zwróćcie uwagę, że Bóg odpowiada w tym pierwszym wersecie Biblii, ale również w całej Biblii, konfrontuje się z tymi dwoma mitami i zasadniczo obala każdy z nich. Dlatego, że jeżeli mówimy o micie drugim, to znaczy, że nie znamy początku, nie wiemy skąd to się wzięło, nie wiemy jak to się rozpoczęło, to Bóg mówi, że on to rozpoczął. Mówi, że. On to stworzył z niczego i tutaj konfrontuje się z tym, z tym drugim mitem. Jeżeli mówimy o micie, w którym wielu bogów to stworzyło, Bóg mówi, że On sam jako jedyny jest źródłem wszechświata, że jest jedynym Bogiem, który go stworzył i również mówi, że to co stworzył jest doskonałe, to co stworzył jest dobre. To, co stworzył, ma absolutny cel od początku do końca, o czym jeszcze dzisiaj wiele razy będziemy mówili. Także pamiętajcie, te dwa typy mitów na temat stworzenia jeden, który jest nam dość obcy, drugi z którym spotykamy się na co dzień, ale zwróćcie uwagę, że Biblia odpowiada na oba te mity, pokazując zupełnie inne podłoże stworzenia i zupełnie inny jego cel. Teraz chcę Wam powiedzieć coś, czym ja się również często spotykam, dlatego że rozmawiam z wieloma ludźmi na ten temat, i to jest znacznie częściej niż bronienie stworzenia, które jest opisane w Biblii przed atakami tego świata. To jest taka fałszywa alternatywa, przed którą stawiana jest Biblia albo ludzie, którzy mówią, że jest ona prawdą. I ta alternatywa, alternatywa mówi tak: słuchaj. Musisz sobie wybrać, albo opierasz się na wierze, albo opierasz się na nauce. Znacie taką alternatywę? Czyli albo wiara, albo nauka. Albo wiara, albo bezsprzeczne i twarde fakty, które podaje nauka. Taka alternatywa jest w tak zwanym zachodnim świecie, w którym my żyjemy, mniej więcej od 150 lat, od połowy XIX wieku. I o ile ta alternatywa jeszcze tych 150 lat temu mogła być nieco dla ludzi wierzących w absolutną prawdziwość Biblii kłopotliwa, dlatego że eksplozja odkryć naukowych, takie teorie jak teoria ewolucji, rzeczywiście mogły nieco poruszyć grunt pod nogami albo mogły namieszać w głowie, ale dzisiaj ta fałszywa alternatywa, chcę Wam zadeklarować, jest podwójnie fałszywa. Z jakiego powodu? Same odkrycia naukowe, jest ich setki, ale chcę Wam przytoczyć tylko dwa, możecie się z łatwością z nimi zapoznać. Jedno odkrycie naukowe z lat 20. i 30. XX wieku, w którym naukowcy doszli do wniosku, że świat miał początek. I tutaj głównie dzieła fizyka Hubble'a, od którego nazwiska jest słynny teleskop umieszczony na orbicie. Natomiast naukowcy na podstawie swoich obserwacji doszli do wniosku, że świat miał swój początek. Natomiast materialistyczna teoria zaczęła się od tego, że, że wszechświat jest nieskończony, że zawsze był i że jest niezmienny. To całkowicie powinno zburzyć podejście naukowe, to znaczy to, które twierdzi, że ingerencja czyjeś, czyjaś albo istota inteligentna, która rozpoczęła wszechświat jest całkowicie niepotrzebna. Wszechświat miał swój początek, jest to niezbicie udowodnione przez dzisiejszą naukę i nauka tego nie potrafi w żaden sposób wytłumaczyć. I drugim odkryciem naukowym jest odkrycie naukowe, które może, możemy już zaliczyć do XXI wieku, to są dosłownie to jest rok 2000 i ogłoszenie kompletnego raportu w 2002 roku, to jest całkowicie, całkowite opisanie ludzkiego genomu. Kiedy wiara wielu ludzi była burzona przez postawioną świeżą teorię ewolucji, naukowcy potrafili zejść do poziomu komórki i zobaczyć ją przez ówczesne aparaty które na to pozwalały. W 2002 roku powiedziano, że człowiek jest w 100% zaprojektowany ilością danych, które są nieporównywalne z czymkolwiek co do tej pory człowiek zrobił. Człowiek i inne istoty, ale ludzki genom jest dla nas najciekawszy. Jest projektem, który został który za każdym razem jest wykonywany od narodzenia się człowieka. także ta alternatywa, przed którą stawiają materialiści ludzi, którzy wierzą w prawdziwość Biblii, jest podwójnie fałszywa. Przede wszystkim dlatego, że same fakty naukowe praktycznie Potwierdzają to, co mówi Biblia. Będziecie to jeszcze raz czytać, mam nadzieję, po tym seminarium, albo właśnie czytacie, kiedy, kiedy ja mówię. Ale drugi element tej fałszywości jest taki, że sama alternatywa jest śmieszna albo wiara, albo nauka. W świetle dzisiejszych faktów naukowych, trzeba mieć znacznie większą wiarę, żeby wierzyć w to, że wszechświat powstał przypadkowo. Przypadkowo się rozwija i nie wiadomo do czego zmierza. I trzeba mieć znacznie większą wiarę, żeby uwierzyć w to, że na przykład ja wyewoluowałem z jakiegoś prostego organizmu. Nie. Jestem w stu procentach zaprojektowany przez istotę inteligentną. My wierzymy, że jest to Bóg Biblii. Drugie pytanie. Po co? Po co Bóg stworzył wszechświat? Słuchajcie, żeby to najkrócej powiedzieć, można to ująć w ten sposób, i kiedyś to usłyszałem od pewnego nauczyciela biblijnego: Bóg chciał poszerzyć swoją rodzinę. Bóg jest miłością, Bóg jest relacją i Bóg chciał poszerzyć ten stan. Chciał poszerzyć swoją rodzinę. Tak bardzo mi to przemówiło do wyobraźni i od kiedy to usłyszałem i czytam Biblię, to stwierdzenie, które jest takie proste do wytłumaczenia innym i do przekazania innym, potwierdza się we wszystkim, co mówi Biblia. Pamiętacie, że kiedy Bóg w 26 wersecie pierwszego rozdziału przechodzi do tego, że zaczyna tworzyć człowieka, przechodzi na liczbę mnogo, mówi, będzie podobny do nas. Ja to zacytuję. 26 werset, potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad psa, ptactwem niebios i tak dalej, i tak dalej. Po raz pierwszy Bóg mówi w liczbie mnogiej, mnogiej, ujawnia, że Bóg sam w sobie jest relacją i tworzy człowieka podobnego do samego siebie, po to, żeby tą relację rozszerzyć. Ale zwróćcie uwagę, że w wersecie 26 jest również mowa o tym, że Bóg tworząc wszechświat i poszerzając swoją rodzinę, tworzy również nas po to, żebyśmy ten wszechświat, a właściwie ziemię, dlatego że ona jest nie, według tego, co mówi Biblia, y, dla Boga najważniejsza, tu się dzieją te rzeczy, które On zaplanował, abyśmy zarządzali tą ziemię, abyśmy nad nią panowali w doskonałej relacji z Bogiem i w Jego imieniu. A więc po co Bóg stworzył wszechświat? Po to, żeby rozszerzyć swoje relacje, żeby rozszerzyć swoją rodzinę, która to rodzina ma w doskonałej harmonii z Nim i w relacji z Nim i w Jego imieniu zarządzać tym stworzeniem, które Bóg uczynił. Można wręcz powiedzieć, że dla tego rozszerzenia relacji Bóg musiał stworzyć dekorację, musiał stworzyć przestrzeń, w której to się może odbywać. Ale Bóg stworzył wszystko jeszcze z jednego powodu. Biblia wielokrotnie mówi, że stworzenie oddaje bezustannie chwałę Bogu. O tym mówią psalmy, o tym mówi Stary Testament. Bóg stworzył po to wszystko, żeby, żeby to wszystko, zwierzęta, rośliny, planety, cały wszechświat, żeby oddawały mu bezustannie chwałę. Ale słuchajcie, Bóg. Y Stworzył to wszystko z jeszcze jednego powodu. Zwróciliście uwagę, że po każdym etapie tworzenia Bóg mówił, że to było dobre, a na końcu wręcz mówi, że to było bardzo dobre. Słuchajcie, jak odbieracie to, co Bóg powiedział, kiedy mówi, że to, co stworzył, było jest bardzo dobre? Ja funkcjonuję w firmie, w której mamy serwis, który rocznie serwisuje, naprawia. Setki czy praktycznie tysiące urządzeń, i również tysiące urządzeń produkujemy. I zarówno w serwisie, jak i na produkcji mamy taki zwyczaj, że do opakowania, kiedy urządzenie jest już właśnie sprawdzone, osoba, która to sprawdzała, tam odpowiednio stempluje, podpisuje, wkłada taką kartkę, i w zasadzie każdy, kto to urządzenie na świecie wyciąga, wie, że jakaś osoba o takim numerze, My potrafimy go odcyfrować, to urządzenie sprawdziła. Zgadza się, pracuje, spełnia wszystkie warunki, które zostały założone. Czy myślicie, że kiedy Bóg mówił, że to było dobre, albo że to było bardzo dobre, to Bóg właśnie robi coś takiego, wsadził to taką kartkę i napisał Jachwę zgodne z projektem? Nie. Kochani, Bóg kiedy mówił, że to jest bardzo dobre. On oddaje chwałę temu, on się, on się tym raduje, on się tym cieszy. Bóg stworzył to wszystko, co stworzył, aby mógł sam odnieść satysfakcję i radość z tego, co stworzył. Przejdźmy teraz do kolejnego pytania, czyli pytania: jak Bóg stworzył to, co stworzył? Słuchajcie, Bóg tworzy. W tym pierwszym wersecie, gdzie jest powiedziane na, na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię, jest użyte hebrajskie słowo Bara, i ono dotyczy tylko tworzenia i robienia czegoś przez samego Boga. Bóg tworzy z niczego, Bóg, Bóg przerabia to, co już stworzył na inne rzeczy, i Bóg porządkuje. I zwróćcie uwagę, że Bóg nie robi tego wszystkiego naraz. To jest bardzo ważna rzecz, którą mówi nam opis stworzenia. I jeszcze jedną rzecz chcę Wam powiedzieć o tym, jak Bóg to tworzy. I tutaj chcę, abyśmy się przenieśli do Ewangelii Jana. Zwróćcie uwagę, że dziesięć razy Bóg wypowiada słowo, i to się dzieje. I chcę o tym powiedzieć dwie rzeczy. Czymś bardzo podobnym, do opisu stworzenia z pierwszej księgi mojżeszowej, z księgi rodzaju, z pierwszego rozdziału, jest to, jak rozpoczyna się Ewangelia Jana. Zwróćcie uwagę, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, ono na początku było u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. I wiecie, że to Słowo potem stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Ewangelia Jana mówi o Jezusie. I Bóg, kiedy wypowiada słowo, czyli inaczej wypowiada Jezusa, czyli inaczej Jezus tworzy wszystko to, co zostało stworzone, co Nowy Testament wielokrotnie podkreśla. Czyli y, Bóg tworzył wszystko słowem, Jezus jest tym słowem, i zwróćcie uwagę, że dziesięć razy możecie to sobie policzyć dziesięć razy Bóg mówi, wypowiada coś i to się dzieje. Czy ta liczba dziesięć Wam coś przypomina? Potem Izraelici otrzymali 10 przykazań. Czy oni je wypełniali? A czy wszechświat, materia wypełniała każdy z rozkazów Boga? Kolejne pytanie. Kiedy? Biblia mówi, że wszechświat został stworzony na początku, czyli Bóg nie włączył się w tworzenie wszechświata. Nie tak, jak również mówią pewne, pod mitologię tych mitologii, które tutaj wymieniłem, Bóg był początkiem, Bóg stworzył wszechświat na początku i stworzył go w tydzień. Słuchajcie, jeszcze raz przytoczę te pytania. Kto, co, po co, jak i kiedy? Czy one są wszystkie ważne? Tak. Ale można powiedzieć, że z punktu widzenia naszego życia jedne są ważniejsze, a drugie mniej ważne. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj, właśnie dlatego, że jesteśmy stawiani do pionu przez materialistyczną mitologię i przez tą fałszywą alternatywę dlatego, że nauka twierdzi, że wie, jak to się wydarzyło dlatego my się koncentrujemy na tym, jak to zostało stworzone i kiedy. Kto. Mniej co, mniej po co w ogóle? Zasłyszałem kiedyś taką, tak, taki przykład, który trochę zmieniłem, ale który doskonale pokazuje nam, jak my dzisiaj podchodzimy do opisu stworzenia. Wyobraźcie sobie, że zapraszacie kiedyś na wieczór jakąś grupę Waszych znajomych. Zasada jest taka, że mają przynieść tak zwane składkowe sałatki, coś do jedzenia. No, jak ktoś chce przynieść jakiś prezent, to niech przyniesie. No, przy wejściu jest taki stół, gdzie oni to wszystko zostawiają. E, potem impreza się kończy, wszystko, co tam zostało przyniesione, zostało zjedzone. Wszyscy poszli i wy odkrywacie, że ktoś przyniósł wam prezent. Otwieracie teraz to opakowanie i wyjmujecie z niego dość skomplikowaną maszynę, która jednak wygląda obiecująco, e, wygląda wręcz niesamowicie. No i kochani, powiedzcie, czy zadajecie wtedy pytanie? E, jak to zostało zrobione, ta maszyna? Jak długo była produkowana? Jak oni to zrobili, tą maszynę? Czy to było na, na formach, czy też na maszynach cyfrowych? Jak oni to poskładali? Czy to jest pytanie, które zadajecie sobie? Nie, zadajecie zupełnie inne pytania. Który z gości zostawił Wam ten prezes? prezent? Kto? Co go motywowało? Dlaczego? Dlaczego akurat? Ten zostawił Wam prezent, chociaż było na tej imprezie wielu innych ludzi. I przede wszystkim, do czego jest ta maszyna? Jakie korzyści mogę z niej wyciągnąć, ale również co zrobić, żeby jej od razu nie zepsuć albo się nią nie pokaleczyć. Dlatego, kiedy patrzymy na pierwszy rozdział y, Księgi Rodzaju, zadawajmy przede wszystkim pytania: kto i po co? A nie jak i kiedy. Słuchajcie, chciałbym teraz przejść do drugiego tematu. No mam nadzieję, że zdążę i powiem Wam jeszcze jedną rzecz, co niezwykle mnie zafrapowało właśnie w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Słuchajcie, ten opis stworzenia jest absolutnie unikatowym dziełem literackim, zresztą nie tylko literackim. Chcę wam powiedzieć, że jest napisany w stylu właściwie pieśni. Właściwie czegoś, do czego można by napisać muzykę, ze względu na powtórzenia, ze względu na powtarzające się jakby refreny. Ale słuchajcie, ten opis składa się z zaledwie z 76 podstawowych rdzeni słownych, które, jak mi powiedziano, ja nie pracuję w takiej organizacji, ale jak mi powiedziano, do tej pory były znalezione we wszystkich językach, na, który, na które tłumaczono Biblię. To znaczy, tak jakby Bóg zawarł opis, Stworzenia, które uczynił, tak prostymi i tak ograniczoną liczbą tych rdzeni słownych, aby na każdy język absolutnie precyzyjnie dało się to wytłumaczyć. Jest to również pewna manifestacja matematyczna. Tam przebijają się praktycznie wyłącznie liczby 3, 7, 10, zdania siedmiowyrazowe. Y, 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 są pogrupowane w trójkach różne wydarzenia. Y, na pewno możecie w internecie poszukać y, opracowania na ten temat. Y, jest to niezwykłe, że y, ten fragment, pierwszy fragment Biblii ma właśnie takie cechy opis stworzenia człowieka. Słuchajcie, dlatego nie będę próbował dzisiaj dociągnąć aż do końca 11 rozdziału, dlatego że wydaje mi się, że Opis stworzenia człowieka jest jeszcze bardziej atakowany niż ten opis stworzenia materii, tej nieożywionej. Jak może wiecie, opis stworzenia człowieka jest w, na początku w Księdze Rodzaju w dwóch rozdziałach zarówno w rozdziale pierwszym, jak i w rozdziale drugim. Możecie zapytać, dlaczego Bóg dwa razy opisuje właściwie podobną rzecz, nie to samo, podobną rzecz, przy czym w tym pierwszym opisie skupia się przede wszystkim na materii nieożywionej i na zwierzętach i na człowieku, a w drugim opisie w zasadzie zwierzęta, rośliny są tłem, natomiast cały drugi opis stworzenia dotyczy konkretnie Człowieka. Możecie zapytać, po co te dwa opisy stworzenia? Ja myślę, że jest to zrozumiałe. To jest tak, jakby tutaj w tej chwili w tym pomieszczeniu była druga kamera, która pokazywałaby mnie na przykład z profilu. Ktoś, kto by mnie oglądał tylko z profilu, tak naprawdę by nie wiedział, jak ja wyglądam z przodu i, i na odwrót, zupełnie inne gesty. Są widoczne z tej kamery, jak i z tamtej kamery. Mamy cztery Ewangelie, gdzie każda z nich, nie mamy dzisiaj czasu, żeby o tym mówić, pokazuje Jezusa e, zupełnie z innej perspektywy i również czas, jaki dzieliły te Ewangelie, e, pokazują różne perspektywy czasowe do, do tego, jak Jezus i, i to, co przyniósł, działało na świecie. A więc dwie kamery, z których Bóg pokazuje stworzenie człowieka. Nie mamy czasu tego czytać. Ja sądzę, że te stwierdzenia i te fragmenty tego słowa są wam znane, dlatego pozwólcie, że ja wam przypomnę co tam jest napisane. Otóż w pierwszym opisie stworzenia koncentrujemy się już teraz tylko na człowieku. Jest po prostu napisane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Koniec. Powiedział co człowiek, co rodzaj ludzki ma robić i to już wspominałem. Ma w, w całkowitym zjednoczeniu z Bogiem i w Jego imieniu zarządzać tym wszystkim, co Bóg stworzył. Ale skupmy się na tym, co Bóg mówi o samym stworzeniu człowieka. Powiedział, że jest stworzony na obraz, na podobieństwo i że stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Wymienił dwie płcie. Jak pokazuje stworzenie człowieka Bóg w drugim rozdziale? Słuchajcie, to jest kompletnie inna kamera. Ja bym powiedział, że to jest zapis poklatkowy. No, tak jak Bóg rozciągnął to, co chciał powiedzieć, tak jak zbudował pewną dramaturgię, to znaczy, najpierw stworzył mężczyznę, próbuje nam pokazywać, co się dzieje, kiedy jest stworzony tylko mężczyzna i kiedy on funkcjonuje. Przecież nikt z nas nie wierzy, że Bóg nie wiedział, co chce stworzyć. Albo metodą prób i błędów próbował dokończyć swój proces stworzenia, zwróćcie uwagę, z jaką troską Bóg pokazuje nam swoje stworzenie człowieka z innej perspektywy. Ten pierwszy opis to jest jakby perspektywa pionowa, to jest znaczy relacja ludzkości, relacja człowieka z Bogiem. I co możemy z tego wywnioskować? Że w relacji między. Człowiekiem a Bogiem, i teraz uwaga, między mężczyzną a Bogiem i kobietą a Bogiem nie ma żadnej różnicy. Mężczyzna ma taką samą relację z Bogiem, kobieta ma taką samą relację z Bogiem, mężczyzna sam jest stworzony na, na obraz i podobieństwo Boga, i kobieta sama stworzona jest na y, podobieństwo i obraz Boga. Oni się niczym nie różnią jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Kiedy patrzymy na drugi opis, to jest zupełnie co innego. Tu są same różnice. Bóg rozwleka to, y, to, tą relację dotyczącą stworzenia, aby nam pokazać fundamentalne różnice w zadaniach, jakie przeznacza dla mężczyzny i dla kobiety. Żeby zdążyć to dzisiaj muszę zamiast czytać, znowu przypominać wam opowiadać Wam, o czym tutaj Bóg mówi. i Bóg mówi tak. Mężczyźnie dał pracę, powiedział, aby kultywował, uprawiał, to znaczy y, wprowadził powtarzalność procesów w, w, w przyrodzie, to znaczy w ogrodzie Eden, w którym został y, y, um, umieszczony i żeby ochraniał ten, ten ogród zapamiętacie, żeby kultywował ten ogród i żeby go ochraniał. Czyli Bóg dał mężczyźnie pracę. Potem Bóg dał mężczyźnie słowo, to znaczy przekazał mu swoją wolę. Powiedział mu jaka jest jego wola i Bóg przekazał nam jedną rzecz, którą przekazał mężczyźnie, to znaczy to, że jest jedno drzewo, z którego owoców nie powinni jeść, nie mogą jeść. W przeciwieństwie do wszystkich innych drzew, z których mogą, e, dlatego że umrą. Adam pewnie nie wiedział, o co chodzi, ale taką informację e, otrzymał. To było drzewo poznania, i dobra, e, i zła, a my byśmy mogli powiedzieć, że było to drzewo swego rodzaju testu. Słuchajcie, co te dwa opisy mówią? Te dwa opisy mówią o całkowitej identyczności mężczyzny i kobiety w relacji z Bogiem. Mówią o całkowitej tożsamości mężczyzny i kobiety, co do tego, jak zostali stworzeni, to znaczy, co do materii, z jakiej zostali stworzeni. I te dwa opisy mówią o zasadniczej różności celu, jaki Bóg przeznaczył dla mężczyzny tutaj na ziemi, w, w tym swoim zamyśle i dla kobiety. I za chwilę przejdziemy do upadku, yy, i potem do skutków tego upadku, i zobaczycie, co to w praktyce oznacza. Słuchajcie, doszło w tej chwili do upadku. Szatan wchodzi do akcji, i zresztą szatan zostaje pokonany w, w apokalipsie, dlatego nie chcę, żeby pokazane było jego wejście do akcji i apokalipsa, w której on z tej akcji schodzi. Zwróćcie uwagę, że szatan odwraca porządek stworzenia. Nie wiem, czy to kiedyś widzieliście, że to mężczyzna dostał słowo od Boga i ten kierunek jest Bóg, mężczyzna, kobieta. Mimo, że oni razem są całkowicie od siebie zależni. Szatan przychodzi i odwraca porządek stworzenia. Przychodzi do kobiety, która potem komunikuje się albo nie komunikuje się ze swoim mężem. Z tego wszystkiego wynika upadek. Szatan stosuje trzy metody zwodzenia. Szatan dodaje do słowa, odejmuje do słowa i zmienia słowo. Pamiętajcie o tym. Jeżeli uważa, zauważacie, że ktoś dodaje coś do słowa, odejmuje od słowa albo je zmienia, to jest to odwieczna metoda szatańska na to, aby zwieść. Również szatan podaje trzy elementy pokusy: to jest porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. I to jest jeszcze dwa razy powtórzone. Tak samo jest kuszony Jezus i ewangelista Jan w pierwszym liście mówi w ten sposób, że nie miłujcie świata, nie miłujcie porządliwości ciała, porządliwości oczu i pychy życia. I te trzy rzeczy stanowiły podstawę kuszenia szatana, które zaaplikował Ewie. Można powiedzieć, czym było tak naprawdę odstępstwo Adama i Ewy, czym był upadek i tutaj jest bardzo wiele Prób, nazwania tego w różny sposób, każda zawiera prawdę. Ja nie twierdzę, że tą, którą w tej chwili wypowiem, zresztą nie jest to oczywiście oryginalnie mój pomysł, jest, jest absolutnie pełna, ale uważam, że cała Biblia na, najbardziej podpiera właśnie to, co teraz powiem: że chęcią, znaczy upadkiem Adama i Ewy była niezależność od Boga niezależność od Boga. To było sedno upadku. I słuchajcie, dzisiaj tak zwana tania Ewangelia chce przyjąć zbawienie, ale chce zachować niezależność od Boga. Czy rozumiecie co mówię? Tania Ewangelia mówi: przyjmij zbawienie, ale możesz sobie zachować niezależność od Boga. To, ma, to znaczy, że możesz żyć sobie jak chcesz. Słuchajcie, po upadku Bóg zadaje człowiekowi trzy pytania: gdzie jesteś? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Bo wiecie o tym, że oni poczuli nagość i wstyd i czy jadłeś drzewa, z którego ci zakazałem. Powtórzę te pytania i nie wiem, kim jesteś ty, który słuchasz to seminarium, ale chcę, abyś usłyszał te pytania, bo są to pytania kierowane do każdego człowieka dzisiaj na obliczu Ziemi. Bóg pyta ci, gdzie jesteś? Dlaczego przede mną uciekasz? Jak daleko jesteś ode mnie? Drugie pytanie, kto ci powiedział, że jesteś nagi? To znaczy, kogo do tej pory słuchałeś w życiu? Czyje usta wypowiadały słowa, które były dla ciebie drogowskazem? I zadał trzecie pytanie, czy jadłeś owoce z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? To znaczy, czy wiesz, że jesteś grzeszny? Czy wiesz, że miliony razy przekroczyłeś moje prawa? Dzisiaj te pytania, te trzy pytania, Bóg zadaje również Tobie. Zadał je Adamowi. Gdzie jesteś? Kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Kogo słuchasz? Czy jadłeś owoce z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Chciałbym, abyśmy na koniec, i na szczęście zdążę, zrealizować ten program, program z niewielkimi. Yy, wyjątkami. Może jednak powiem wam, że <grych> uczucie nagości i wstydu, słuchajcie, bo ten fragment, który przed chwilą wam wypowiedziałem, jest to takie wołanie o otwarcie serca przed Bogiem. Zwróć uwagę, co spotkało Adama i Ewę. Oni poczuli wstyd i nagość. Czujesz przez całe życie wstyd i nagość? Czy to jest to, co powoduje, że musisz ciągle nakładać maski? Że czujesz się niekomfortowo prawie w każdej okolicznościach życia? Adam i Ewa próbowali własnej metody, to znaczy próbowali sobie zrobić takie listki, żeby zasłonić tą nagość. Potem przyszedł Bóg i pamiętacie, co zrobił? Zabił zwierzę, zdjął z jego skóry i odział Adama i Ewę. W ten sposób wskazując na Jezusa, że rozwiązaniem tego wstydu i nagości jest tylko śmierć. Wtedy to było zwierzę. Natomiast Syn Boży, który stworzył ten świat, o którym dzisiaj mówimy, musiał zawisnąć na krzyżu i oddać swoje życie. Aby każdy z Was, abyś Ty, który słyszysz dzisiaj te pytania Boga, mógł się przywdziać to, co jest efektem zmartwychwstania Jezusa. To jest Boże rozwiązanie. Słuchajcie, przyjrzyjmy się teraz jeszcze skutkom upadku. I jeżeli jeszcze macie siłę, wysłuchajcie tego, dlatego że tych kilka zdań pozwoli Wam zrozumieć świat, który Was otacza. Bóg zwrócił się po upadku do każdego z trzech Jego uczestników do szatana, kobiety i mężczyzny. I zwróćcie uwagę, że zachował kolejność, zachował porządek, ten odwrócony porządek stworzenia. Nie Bóg, mężczyzna, kobieta. Tylko szatan, kobieta, mężczyzna. I w takiej kolejności zwracał się do tych uczestników. Szatanowi powiedział tak, powiem ci jak skończysz. Płód tej kobiety roztrzaska ci głowę. I kiedy. Zaczynacie czytać Stary Testament i zastanawiacie się, dlaczego on jest taki krwawy, dlaczego się tam tak ludzie zabijają, co się dzieje, dlaczego wszyscy atakują Izrael, a On musi ich zabijać, dlaczego musi z nimi walczyć. Słuchajcie, dlatego. Dlatego, że szatan usłyszał, że płód tej kobiety roztrzaska mu głowę. Co byście robili? Obserwowalibyście, kto to może być ten płód tej kobiety? Kto to może być ten, który może mu zagrozić? Robilibyście wszystko, zabijalibyście jednoroczne dzieci w Egipcie, potem, potem w, w Palestynie, jak się Jezus narodził. Robilibyście wszystko, gdybyście byli szatanem, żeby dopaść tego, który jest płodem kobiety, który roztrzaska mu głowę. To co, mówi Jezus, wskazuje na, to, co mówi Bóg do szatana, wskazuje na Jezusa. Zwróćcie uwagę, co Bóg mówi do kobiety. Utrzymuje jej rolę, to znaczy wspomina tylko o tym, że kobieta ma ten wyjątkowy, nieprawdopodobny dar przenoszenia życia. I mówi, że osądził jej czyn i wymierzył karę, i tą karą będą boleści związane z przenoszeniem życia. Przejdę jeszcze na chwilę do mężczyzny, który powiedział, do którego powiedział utrzymuję Twoją rolę. Ty masz być tym, który kultywuje, przewodzi, pracuje i ochrania. Ale będziesz to robił z ogromną trudnością, ponieważ będziesz to robił w mozole. Dodam ogromnych problemów do pracy, którą będziesz wykonywał. Natomiast słuchajcie, kluczowy fragment znajduje się w 3,16. Nie tylko Jan 3,16 jest taki ważny, ale również Pierwsza Mojżeszowa 3,16. I mówi ona tak. Będę czytał drugą część tego wersetu, kiedy już powiedział do kobiety, że do, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. I teraz uwaga ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie nad tobą panował. I słuchajcie, kiedy przeczytałem to raz czy dwa razy, tylko z naszej Brytyjki, którą najczęściej używałem i do dzisiaj używam, no to w zasadzie ten werset brzmi w ten sposób, że mimo, że poród będzie bolesny, to mimo wszystko kobieta będzie odczuwała pociąg seksualny do mężczyzny, z czego będą kolejne ciąże i kolejne dzieci, to jest jakiś Element kary, nie wiadomo czego. Słuchajcie, ten werset jest tysiąckrotnie głębszy. I Biblia sama się tłumaczy, dlatego wystarczy spojrzeć jedną kartkę dalej, w tej Biblii, którą czytacie, ale wiele Biblii, w tej chwili szczególnie współczesnych tłumaczeń, zadbało, żeby werset 3,16 i 4,7, kiedy Bóg rozmawia z Kainem przed tym, jak zabił Abla, żeby to się niczym nie różniło, jeśli chodzi o tekst. To jest po prostu kopiuj i wklej, kopiuj i wklej, dlatego że w hebrajskim to są te same słowa i ta sama gramatyka. I co tu się dzieje w 4:7, bo Biblia tłumaczy Biblię. Bóg mówi tak: "Słuchaj, grzech będzie chciał cię posiąść, To znaczy będzie chciał zapanować nad tobą, ale ty go musisz powstrzymać. Ty go musisz powstrzymać". I tutaj Bóg mówi do kobiety ty będziesz chciała przejąć męską rolę. Ty będziesz chciała zapanować nad mężczyzną, chociaż to nie jest mój cel. Natomiast mężczyzna będzie panował nad tobą, ciebie będzie tłamsił. Słuchajcie, kiedy Bóg powiedział, że ludzie mają panować na ziemi, to nie mieli panować nad ludźmi. Mieli panować nad rybami, nad, nad bydłem. Mieli panować po prostu nad ziemią, nie nad ludźmi. I w tym 3.16 Bóg wypowiada karę za upadek, i on mówi tak, że te dwie role, które zostały zdefiniowane, one będą inaczej realizowane przez człowieka upadłego. To znaczy, mężczyzna zamiast ochraniać, zamiast przewodzić, zamiast znajdować się w, w roli, będzie panował nad kobietą, będzie ją dusił, będzie ją tyranizował, natomiast kobieta będzie próbowała przejąć jego rolę. Wprowadził Napięcie między kobietę a mężczyznę wynikające z upadku. I słuchajcie, kiedy to w ten sposób przeczytamy, i teraz namawiam Was, żebyście spojrzeli do, do, do oryginału, żebyście spojrzeli do bardzo wielu tłumaczeń, na przykład uspółcześniona Biblia Gdańska tłumaczy to kopiuj w klej. Na przykład e, Biblia e, tłumaczona przez pastora Zarębę tłumaczy to kopiuj w klej, i zresztą komentarze są e, takie same. Kiedy tak do tego podejdziemy, rozumiemy rzeczywistość. Rozumiemy, że między płciami w wyniku upadku zamiast harmonii jest permanentna walka. I słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że. Powrót do raju, powrót do małżeństwa, które jest małżeństwem Bożym, jest tylko możliwe w Duchu Świętym. Jeżeli ktoś mówi, że małżeństwo jest partnerstwem, ono nie jest partnerstwem. Jeżeli ktoś mówi, że jest demokracją, nie jest demokracją. Jeśli ktoś mówi, że jest jakimś przywództwem, tyraniem, nie jest niczym, co człowiek jest w stanie wymyślić. Małżeństwo jest wymyślone przez Boga i ono działa doskonale tylko wtedy, kiedy są to ludzie, którzy całkowicie znajdują Boże role, które zostały opisane tutaj w Księdze Rodzaju, a które mogą być y, ponownie wprowadzone przez Ducha Świętego, gdyż odczytujemy Boże prowadzenie. Małżeństwo nie jest niczym, co opisują ludzie. Małżeństwo jest powrotem do raju, jest odczytaniem ról, które Bóg opisał w, drugiej, w drugim rozdziale Księgi Mojżeszowej, a to, co widzimy dookoła, to napięcie, tą walkę, jest efektem tego, co Bóg zapowiedział w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie. Jeżeli to będziemy widzieli, będziemy wiedzieli, jak podchodzić do tej walki, czy brać czyjąś stronę, czy mówić, że jest ona nierozwiązywalna, bo tylko życie w Duchu Świętym jest w stanie zaprowadzić... To, co Bóg dla mężczyzny i kobiety zaplanował. Uff, zdążyłem. Kochani, zapraszam na jutro. Jutro, żeby Wam przypomnieć, myślę, że Słowa Bożego nie trzeba reklamować, ewentualnie reklamować Jego, jego studiowanie, ale przypomnę o czym jutro będziemy mówili. Będziemy mówili o samych początkach. Będziemy mówili o tym, że w czwartym rozdziale Bóg opisuje powstanie religii. Będziemy mówili o tym, że Bóg powst opisuje powstanie rządów ludzkich, że opisuje jak powstały narody i do czego rządy ludzkie w tych narodach doprowadziły. I wreszcie niesamowita historia pewnej jednej rodziny, której Bóg mówi, że jest Bogiem. Jednej rodziny. Możecie sobie teraz podstawić każdą z waszych rodzin i przypomnieć imię waszego dziad pradziadka, dziadka, ojca. Kiedy Bóg mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, ludzi, Bogiem, Bogiem jednej rodziny, o tym będziemy jutro mówili. Dziękuję Wam bardzo na pytania, które w międzyczasie, jeżeli takie są nadesłaliście z chęcią wyczerpująco odpowiem z Bogiem.